Że Krzymczak był siódmy, ostatni z siedmiu aniołów, co gwiazdy Chryncusy w ręku trzymał, siedem gwiazd, siedem aniołów. Teraz jest 12 aniołów i tutaj możesz być aniołem, bracie. Mateusz 24 i 31. Od Chrystusa na kamyku imię dostaniesz, objawienie 2:17. Od Chrystusa, tak apostoł Paweł dostał, że jest apostołem narodu, a nie, że pionierem jesteś, od ludzi chwałę. Jak ktoś idzie za człowiekiem, jest przeklęty. Pójdziesz za mną, zginiesz. Pójdziesz za Chrystusem, będziesz moim bratem w Chrystusie. Siostra. Tak, bo Chrystus jest naszym Zbawicielem, Królem, Ojcem. I w Kolosan mamy wyraźnie napisane 1:2, że jesteśmy braćmi w Chrystusie. Filipan, Kolosan. Nie wie, wie. Do świętych oraz wierząt, wybranych braci i w jedności w Chrystusie. Braci w Chrystusie. Nie wie, Jehowa miał tylko jednego syna, Jezusa, a nie miał córki. Dlaczego macie też... Jehowa ma córki i synów i córki. Bo tamci się zrobili, że Jehowa jest waszym ojcem w niebie. Przecież w niebie jest ojcem Chrystus za Adama. Poszedł do nieba. Trudny temat, nie? Jeśli papież jest Bogiem, znaczy ojcem, Rydzyk jest ojcem, Natanek się tam tego, no to... Jehowa jest ojcem, nie? A jest jeden ojciec za Adama, Chrystus. Nie jest podziwiony. Chrystianie. Chrześcijanie na Jana Chrzciciela jako powołani, a chrystianie wybrani. My głosimy wybranie i pierwsze zmartwychwstanie. Objawienie 20 rozdział 6 werset. Dla ludzi, no, którzy będą czynić sprawiedliwość. Rodem wybranym na Syjonie. I który to jest? Pierwszy Piotra. Drugi rozdział od 5-10. I Syjon jest tutaj na Syjonie, na tej skale jest zbawienie, na Syjonie, na Chrystusie. A niektórzy się gorszą potykają, jak faryzeusze nie przyjęli króla Izraela. Bo Samarytanka uwierzyła, że ten król, Mesjasz przyszedł. On powiedział, że ja jestem. Jana 4 rozdział, a faryzeusze, no nie był wygodny Jezus i mówią, nie mamy króla, tylko Cezara, objawie Jana 19:15. I dzisiaj tym Cezarem jest Pan Jehowa. No wszystko to, że, no bo wszyscy głoszą, wszyscy wierzą, nie? Ale Filipian 1 rozdział od 15-18, no wszyscy głoszą Chrystusa, nie? Tutaj akurat, co tam o Chrystusie można znaleźć? Już kongres mają, czy nie? Świadkowie Chłonienia, to jest ten ich i ten wizytówka. Pytania młodych ludzi. Trzeba się cieszyć. Trzeba się cieszyć, bo Chrystus wesele zaprasza i już wszystko gotowe. Tylko opłotki musimy głosić na opłotkach, zapraszać na wesele. No, a ci okłamani będą płakać, jak się dowiedzą, że zostali okłamani. Ja się cieszę, że byłem u Świadków Jehowy i tam mnie Chrystus wyszkolił. Tak samo jak apostoła Pawła u Gamaliela. No bo tam szczerzy ludzie poszli do tych świadków. Tak, że oni mają bardzo dużo miłości. No, co szukali właśnie tej miłości, sprawiedliwości. To są tacy niewinni ludzie. Tylko, że zaś później zostali zmanipulowani. No zawierzyli, że wszystkie religie złe, one dobre. No i to jest, że później nie szukali, zawierzyli człowiekowi, niewolnikowi. No i teraz nie wierzą, że są właśnie zmanipulowani. No, drzewo życia, Chrystus, a tu pal życia. Jeśli na drzewie Ewa poznania dobra i zła, przeklęty każdy, kto zawisi na drzewie. No tylko jedną rzecz zmienią i zmienia to postać rzeczy. Owoce drzewa są i tu zakazane drzewo, owoc, poznania dobra i zła. Trochę dziwne te owoce, ale szatan z tyłu ją kusi, jako przedwęża marionetkę. Tak w przedszkolu się chodziło, były te kukiełki, co tam na sznureczkach teatrzyki pokazywali. I tak dzisiaj jest, że na tych sznurkach tych pośredników właśnie i to działa.
że jak nie mamy połączenia Jana 14, 17 do 20 w duchu prawdy Chrystusa, no to jesteśmy manipulowani przez telewizję, przez religię, przez... Tak, bo jednak człowiek jest podatny, potrzebuje wzorców, potrzebuje właśnie i zostaje zwiedzony właśnie, jak nie idzie za Chrystusem, za Jego Słowem. No, a tu nie mam Wesele Baranka, 19 rozdział, 7-9, Wesele z Prawdy. To jest bardzo ważne, to my zapraszamy na te Wesele z Prawdy. Tutaj mamy ten drzewo żywota, jest 22 tu. W środku ulicy, miasta, rzeki, drzewa życia. Jest drzewo życia? Jest. Nie musi być pala, ale pala wpisali w Galacjan 3:13. Zamiast krzyż pal wpisali. No i co? Zmieniają po prostu. A ktoś wnikliwie nie wnika. Na stojaczki, no chodzą bracia, to idą na stojaczki. Porozmawiają sobie, poprotkują. Odwiedzają się. I tą miłością się kierują, ale ta miłość bez prawdy Chrystusa w Jego Ducha, Jana 6:63, no to jest martwa miłość, Rzymian 8 rozdział, martwa. Taka roślinka, że oni są martwi, bo nie służą Chrystusowi żywemu, co apostoł Paweł. Apostoł Paweł umarł, bo w tamtym tym umarli właśnie jako sprawiedliwi, tą doskonałość osiągali w jakimś tam tym, ale pomarli. A teraz już jest taki czas reklam, zakłamania, tysiące religii, polityka, wszystko, że jak ktoś odnajdzie Chrystusa i mu zaufa 100%, tak Abraham zaufał właśnie Chrystusowi i oddał syna, ale za chwilę go dostał z powrotem, bo baranek był. A to błogosławimy. Błogosławimy.